Dobra, słuchajcie mnie teraz. Co robimy? To jest bardzo ważna rzecz. Teraz odpaliłem jeszcze na chwilę i musimy pościnać jeszcze te drzewa, które nie były ścięte, żeby po prostu zrobić ekspansję tutaj, tak zwaną maple tree. Jak widzicie, one co jakiś czas pozwalają na ścięcie nam gałązek. Także coraz więcej ich zetniemy. I teraz tak, co robimy z tym? Dorzucimy sobie tutaj, w tym miejscu. Okej. Nie musimy aż tak daleko. W sumie nawet nie musimy w ogóle tam odchodzić. Wystarczy, że sobie tutaj to posadzimy. I wtedy, jeżeli to już jest połączone, to po prostu będziemy mogli ciąg dalszy. O właśnie, zobaczcie. Tutaj sobie to posadzimy, nie trzeba jakoś szaleć z tym. Zobaczymy teraz tutaj. Jeżeli to i tak już jest połączone, to i tak już może być. O, tak. Proszę bardzo. Tu mamy coś jeszcze? Czy tu mamy jeszcze coś? Czy tu mamy? Nie mamy. Okej, tu już są posadzone. Idziemy dalej, tak? Czyli ścinamy kolejnego wariata. Gdzie on tu odpadł? Gdzie ten wariacik? Ty. O, jest. Dobra, no i idziemy dalej, tak? Idziemy, ścinamy kolejnego wariata. Instalujemy go tutaj w ziemi. Tej ziemi, przypominam. Dobra. Idziemy. Idziemy niżej. Ale hype, Alex, dzisiaj. No, ale hype, Alex, dzisiaj. No, ja go zaraz odpalę. Będziemy próbować, ale powiem szczerze, że będzie... No, psycha mi będzie siadała chyba. Dobra. Że drzewa się zużywają i nie dają już wystarczającej ilości tlenu. Tak, to jest potwierdzone. To jest potwierdzone. Tylko nie da się tego w żaden sposób skontrolować. Musiałbyś to pamiętać, że kiedy tam sadziłeś i jak długo. Dlaczego tak się dzieje? Już ci mówię. Dlatego, że zauważ, że przy takiej samej ilości miałem bardzo długo 100 drzew. Bardzo długo miałem 100 drzew. I chodzi o to, że na początku zbierał mi się codziennie jeden zbiornik do pełna, a po jakimś tam okresie już on ledwo do połowy na przykład się napełniał. Coraz mniej się zbierało, wiesz? No. Co jest? Okej. Idziemy dalej. Pozdrawiam z WOS-u. No ale ty się idź ucz, a nie tam. Akurat z WOS-u powinieneś się, kurde, nauczyć. Tak? WOS jest bardzo ważny. Chociaż nie wiem, czego dotyczy ten WOS teraz. Czy dotyczy życia w rodzinie, czy wiedza o społeczeństwie. To jest w sumie... No nie wiem, w sumie, co oni tam uczą. Teraz uczą, ile jest płci. No jak to są? No wszystkie są płcie, nie? Ile ich jest? No wszystkie są. Głównie omawiany jest zamach 10 kwietnia. Co? Co ty tam godasz? A, WDŻ, ale to nie ma czegoś takiego. Wychowanie do życia w rodzinie. Ale jest... Ale to jest, czekaj, no to w jakim okresie edukacyjnym jest to? Koło gimnazjum, czy kiedy? Znaczy podstawówka?
Nie ma gimnazjum, wiem. Boomer w UDŻ tu nie miał. No nie miał. Znaczy miał. To się jakoś inaczej nazywało, no. To w podstawówce było. No to może to było to wtedy, że wiesz, hi, nie, że tam myśmy się śmiali, że penis tam, tak, że wchodzi do tego i że potem, że o. Jeszcze pamiętam, a to chyba to było. No, albo to, że mówi ta nauczycielka, że chłopaki, wy się tam niczym nie przejmujcie, to jest normalne, że wy se tam robicie, nie? Czy coś takiego, no. Mówi, jeszcze pamiętajcie, to nie grzech było gadane. Ja pamiętam do dziś jeszcze powiedziała pani z WOS-u, nie z WOS-u, no po prostu nie wiem jak się nazywała ta lekcja, ale ta pani nam powiedziała, chłopaki, ty się nie przejmujcie, to nie jest żaden grzech. To wszyscy robią. Coś takiego powiedziała. To utkwiło mi te słowa w tej w pamięci. A oczywiście ksiądz gadał co innego, nie? Oczywiście ksiądz gadał co innego. Także dostawaliśmy sporne informacje. Nakładanie prezerwatywy na ogórka. Ty, a wiesz, że u nas nie było ani razu czegoś takiego, w sensie ani pani, ani nie było żadna dziewczyna, nic, żadnej prezerwatywy nikt nie nakładał. Bardziej było po prostu pokazywane filmy, nie? Że tam, no nie, co prawda jak jak to robią w prawdziwym życiu, ale bardziej były jakieś tam chyba filmy puszczane, jak z jakichś tam innych tych. Więc zakładał. Na banana? Ale widzicie, już od takich lat uczą te dziewczyny, że nakładają na zielonego ogurasa, dryblasa, bydlaka, a potem ona dorasta, ma spotkanie intymne i patrzy, a tam okazuje się, że nie ma ogurasa, dryblasa, nie ma banana, że jest normalna rzeczywistość, prawda? Kiszony, mały, sflaczały, frankfuterka. No i to widzisz, no. Dzięki facet mięsa. Tyle co ja? Znaczy mi się wydaje, że tyle co ogólnie większość, bo no, zdecydowanie jest mniej procent osób, które mają jakieś tam giganty, to się... WITEK0310 subskrybuje. To już nie jest wasz problem, pamiętajcie, nie macie na to wpływu, taki się urodziliście. Tak? Dziękuję serdecznie, panie Witek 0310, witam serdecznie. Witam, dziękuję za subka. Subki się kończą niektórym się zaczynają. No właśnie, a propos tak, bo tutaj mamy nowego subskrybenta, który pierwszy raz zasubskrybował. Może ktoś z was ma Prima? Nowy miesiąc się zaczął. Może Prime'ika macie do rozdania, zachęcam do zostawienia tutaj, jak oglądacie. Możecie też się w ogóle zainteresować ofertą od Amazona, a mianowicie Amazon Prime za 49 zł na cały rok i w tym macie między innymi 12 subskrypcji, każda co miesiąc do rozdania w formie subskrypcji Prime. Więc wychodzicie zajebiście na plus, to znaczy macie dużą oszczędność, jeżeli i tak subskrybujecie. Cieszę się, że jesteś... Le Tomahawk, dzięki! Tomahawk jest szefem od 2 miesięcy, a masz dam ci ten jeden Dobra, raz. Dobrze, ale wcale nie, bo masz drugi miesiąc kupione. Nie... A? No, nawet nie wiedziałeś chyba, że... No chyba, że ktoś ci dał poprzednim razem. Chyba, że ktoś ci dał suba, a nie ty kupiłeś. A, dostałeś, no właśnie. To dziękuję ci bardzo. To co, jeszcze jednego Prime'ika, wystartuje ten pociąg. Pociąg jedzie z daleka, na nikogo nie czeka. Dokładnie. Mhm.
Okej. Okay. Jeszcze tutaj to zostanie. Okej. Okay. Dobra, idziemy już. A, jeszcze tutaj to jest. Okej. No to ja już chyba bardzo dużo posadziłem tego, powiem szczerze. Zrobiłem nową wioskę. Nową farmę uruchomiłem. New farm. Nowa farma jest. Dobra, to zapełnimy zaraz. Bąkol, co daje ten pociąg? Pociąg co daje? Mam bardzo dużo fajnych różnych haseł teraz, które mógłbym powiedzieć. Ale ograniczę się tylko do wyjaśnienia ci. Nie no. Pociąg jedzie, no. Pociąg jedzie, to daje, że jedzie. O. Pociąg jedzie z daleka? Dokładnie. Na nikogo nie czeka. Nie grzyj się! Kurde mać! Jak to jest proszę głośno! Proszę cię, nie grzyj się! Jezus Mary, jak to głośno było, Jezu! Kurde... Wystraszyliście mnie. Nie wiedziałem, co się dzieje. Taka cisza tego, nie drży się. Kac... Uszy pękły. Nie, bo nie wystartowały. Za mało bitsów, to jednak nie wystartowało, bo myślałem, że wystartuje z tymi bitsami. Ale jednak nie wystartowało. Ty, troszkę bym jeszcze przyciemnił ten pojazd, powiem szczerze. Troszkę go spróbujmy. O. O. Moim zdaniem git. Kurde. Moim zdaniem jest git. Możesz zmieniać kolor siedzeń? Ale ładne są w środku, po co to mam zmieniać? Chyba, że czarne chcecie? Robimy czarne? O, teraz co? Czarne jak smoła. No nie mam, brzmi czarne. Fajne są. Bąkol, dodali coś nowego do Bombazu? Ostatnio już miałeś cały content. Nie mam całego contentu. Jest na razie farmienie hajsu, wiesz? Jest po prostu... Zbierają się o. Coraz więcej się zbiera tego. To pracuje cały czas. 24 na dobę. O. Tu już są beczki. Można już je władować. Produkcja idzie całą parą. Niestety już nie ma więcej drzew, żeby je podpiąć. To już jest maksimum teraz ilościowe. Tu jakieś drzewa powyrastały, gdzie nie gdzie, ale to są... O, właśnie, poczekajcie. Ty, tu są faktycznie jakieś drzewka, które można by było śmiało ogarnąć. Momencik, to zrobimy tak. Tu są drzewa, weźmiemy sobie, popodpinamy je. I będziemy kończyć to. Tą farsę.
tubing. Max Drzew, nie wiem jaki jest maksymalnie. Grałeś w Vampire Survivors? Nie, nie grałem. Nie grałem, kolego. Go Alexa, może w Alexa zagramy. No spróbujemy, może dzisiaj damy mu szansę, co? Bo powiem szczerze, że no ciężko było wczoraj, ale... Aha. Coś takiego. I tutaj jest wolne teraz. Ile jest teraz drzew połączonych? 167. Elegancko. Dobra, idziemy jeszcze. Dawaj, Alexa, muszę się zdrzemnąć przed pracą. Serio tak uważacie, że to będzie do spanka? Dam szansę tej grze jeszcze dzisiaj. Chwilę, bo chwilę, ale dam. A nuż może się okazać, że miałem złe podejście do tej gry. Dzień dobry, się mam uciek. Wczoraj zjadłem cały do końca już ten chlebek, co upiekłem go, moi drodzy, ten chleb. A, właśnie, przyszły paczki do paczkomatu. Poczekajcie, sprawdzę tylko. Czekajcie. Robimy tak, 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 tak. Chwila, chwila, chwila. Okej. O! To już mamy. Dobra, idziemy zobaczyć dalej. Kogo jeszcze tutaj? Kogo jeszcze? Kogo? Witam kogo? Goście Rafandynka na przywitanie. Witam serdecznie, witam gorąco, moi drodzy. Rafandynka, Rafandynka, dokładnie. O kurde, ale jakby... Ale wpadłem na pomysł teraz. Czat. Zrobić taką wersję... I to by zajebiście podeszło pod korserowe. Nagrody do rozdania od korsera w stroju pirata, że korsarz. Zrobić to, co kiedyś było. Ten... statki, nie jak statki, jak to się nazywało? Że dzwonicie i tylko podajecie A5. I ja mówię, tu trafiony za topony. I dostali, na przykład, jest, cyk. I dostajecie nagrodę. Dokładam cegiełkę. Dziękuję bardzo serdecznie za dołożenie cegiełki. Jak to się nazywało? Statki? Nie, program w TVP. To prowadził... On... Kogo witam, kogo goszczę. On tak zawsze mówił. Piraci to się nazywało, dokładnie. Piraci. Rafał Rykowski? Dobra, bo to boomerzy tylko znają, to dzieci nie będą wiedzieć, o co chodzi.
I ten bonusowy strzał z armaty był fajny. Ale tam ogólnie były fajne rzeczy, bo ogólnie nie wiem, czy wy wiecie, jak on to musiał nagrywać. Chłop, który nagrywał to, musiał cały czas udawać, bo oni to na takim green screenie robili, nie? I ten kamerzysta, znaczy kamerzysta, operator kamery musiał cały czas tak robić. Tak, musiał go, kurde, cały czas tak nagrywać, że niby są na statku. Aż się żygać chciało czasami. No. Pokażę wam na YouTubie zaraz, poczekajcie. Dobra, idziemy, tylko musimy zjeść, bo zaraz się przekręcimy w grze. No. Dobra. Tu wam pokażę. Poczekajcie. Program piraci. O! Macie! O kurde, patrz, ale stare intro! Pa. Ale to oglądałem w młodości. Bardzo lubiłem ten program. On chyba leciał jakoś w niedzielę, nie? Czy coś takiego? On w weekend leciał chyba. Rano. To rano leciało, ale nie wiem, czy w sobotę, czy w niedzielę. Ahoj, 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 witam was bardzo serdecznie. Rozumiem, że niektórzy po prostu nie mogą się doczekać na nasz program. Czekają właśnie od rana, budzą się o 6, o 7. Pa. Już nie mogą dospać, bo o godzinie 10.50 w pierwszym programie jest program Piraci. Bardzo mnie to cieszy. Telefony już płoną, wszyscy dzwonią. Możemy oczywiście odpalać naszą łajbę. Płyniemy sobie bardzo spokojnie, bardzo spokojnym rytmem. Dzisiaj ten specjalny, 4 numery telefonu są oczywiście podłączone na żywo, bezpośrednio tutaj do nas, na nasz pokład. Natomiast jeden telefon jest specjalnie dla wybranego miasta, dzisiaj jest dla Zamościa. I dzisiaj to miasto ma bezpośrednie połączenie, od razu tak zwany czerwony telefon, tu od razu mamy na żywo właśnie, tak jak prezydent Stanów Zjednoczonych z prezydentem Rosji, taki czerwony telefon właśnie dla Zamościa. Od razu, bez wspomnieniem wszystkich tam centrali, pań telefonistek, od razu tutaj. Witam bardzo serdecznie, zapraszam na nasz pokład dla tych, którzy oglądają nas pierwszy raz. O, wszystkie dla was. Oczy skierowane są oczywiście na tę tablicę. 10 na 10, 4 statki, 1 4-masztowiec, 2 3-masztowce, 3 2-masztowce są do waszej dyspozycji. Musicie je znaleźć, odkryć, zatopić, a każda część statku warta jest 100 zł. Jeśli ktoś zatopi w całości jakiś statek, to jest warty wtedy w konkurencji na przykład. No i teraz proszę bardzo. Irek, jak myślisz? Wygrasz ze mną w kości dzisiaj, czy nie? Wygram. To źle moje. Myślisz. Dla kogo? Twoje. Moje. No, to już w zasadzie już nie muszę rzucać dla ciebie. Ażu. Proszę bardzo, zobacz, ile masz? No, widzisz, to nie ma dzisiaj. Dzisiaj w kości wszyscy wygrywają. Gdyby Irek na przykład wygrał ze mną, to... Patrzcie, no, tu. Właśnie na ciebie spojrzała. Pudło. I się spłoszyłeś. I oni tak strzelali, bo oni musieli dzwonić, to było fajne. To jest ona, Agnieszka Melnerowicz-Białogard, wygrywa również 100 zł. Ja cię serdecznie pozdrawiam, no jeszcze dla ciebie. Paka, piraci, złotych, pa. Które wygrałeś, wow. Do telewizora, koszulkę programu dziękuję Piraci. Dziękuję bardzo, pozdrowienia dla ciebie i dla całej załogi. Ahoj, ahoj, ahoj. Dobrze, dziękuję. To co, pływa jeszcze ten trzymasztowiec? Czy ktoś też na lekcji matematyki nie uważał? Rafandynka, tak. Proszę. Rafandynka na przywitanie. O. Z matematyki jesteś dobry czy zły? A on nie dawał rafandynki tutaj, a on rafandynkę kurwa, dawał później. Proszę. D4. Jeszcze raz. D4. D4, to tu. Na razie nie możesz grać, musisz odwrócić uwagę, pani. Proszę. E2. E2. To tu. Pudło. Chyba jednak byłeś trochę lepszy z matematyki niż sądziliśmy. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Ahoj. Można koszulkę prosić? Czy można, słuchajcie, takie prośby to proszę po programie i nie ze mną i z Irkiem, albo z panią Marią. Oni mają bardzo dobre serce. Ja jestem... Rozumiem, że ten z prawej to ty. Proszę dostać do nas. Było
chętnym momencie jest ta nagroda wartości 500 zł. Kogo witam, kogo goszczę. Jak masz na imię? Cześć, Sławek Kalisza. Witam cię bardzo. No tak ogólnie, ale to się oglądało fajnie. Fajne były programy kiedyś. Fajne były. Co to jest? Jak wygląda dzisiaj? Pokaż. To on? Rafał, czym dziś się zajmuje prowadzący piratów? W międzyczasie otworzył własny lokal Przystań Toruń. Od lat wykorzystuje swoją popularność, by nieść pomoc innym. Angażuje się w WOŚP. Ty, ale fakt, nic się nie zmienił. W sensie, no zmienił się, no siwe włosy. No. Kogo witam, kogo goszczę, moi drodzy. Ej, i co, uważacie, że coś takiego, że dać numer telefonu, możecie dodzwonić się i na przykład strzelacie? I jak ustrzelicie dobrze, to ten, to dostajecie nagrodę? Fajne by było? Dobra. Fajne, a kogoś nie będzie, to nie wygra, no tak? Kogo wiszczam. To chodzi o to, żeby dostać jedzenie. Ale czy też się tak przebierzesz? No, w strój pirata. Marynarza. Może nie... No, to ogólnie to tak. Przebiorę się. Oczywiście, że tak. Kurde, chyba nie nadąża. Za dużo soku jest produkowanego, słuchajcie. Tyle podpiąłem drzew teraz. Tyle podpiąłem drzew, że już za dużo. Patrzcie. A ja nie mam tyle beczek chyba. Idę beczki poszukać. Bo tutaj się jeszcze gdzieś leżały. Czy kamera się będzie tak bujać? Na pewno dałoby się taki skrypt jakiś ogarnąć, żeby mi tak bujał kamerą. Ale wam by się niedobrze zrobiło. Tylko myślę, jakby to zrobić. To chyba by było najlepiej zrobić, ale nie tak, w sensie, bo nie umiałbym takiej tablicy załatwić. Najlepiej to by było to zrobić w postaci takiego zwykłego, jak na Stream Decku bym sobie zrobił. Na Stream Decku i bym odkrywał. No. A ile mam na Stream Decku? Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, to za mało. Bo na Stream Decku mam. Pięć. Pomyśleć trzeba. Dobra. Tu są gdzieś jeszcze beczki? Nie, tu już beczek nie ma. Ty, no to co? No to to jest. A tu jest jeszcze! Patrzcie, tu się ukryła. Tu jest beczunia. O, tu jest beczunia. To bierzemy ją jeszcze, bo to trzeba uzupełnić ją. Idziemy szybciutko z tą beczką i idziemy i odpalamy sobie też eleksika chyba, co? Tablica musi być. No chyba, że zrobić tablicę na zasadzie takiego Bristolu i na Bristolu namalować tam i na to ponaklejać takie kwadraciki i później bym je ściągał. Dawaj wyścig. Wieczorem mogę zrobić wyścig, bo trzeba zrobić kilka wyścigów, no. To faktycznie. A od której? O 20 którejś tam dopiero jest wyścig.
Czy nie mogę tego w Photoshopie zrobić? Mogę, mogę. Ale jeszcze wiecie, co chciałem zrobić? Ale nie, no to generuje... To generuje niestety... Chciałem zrobić taki tu, że na przykład jest słowo w kopercie i wy musicie zgadnąć na przykład, tak? Na przykład... W kuchni na J. I możecie zgadywać, tak? Dodzwaniacie się i wybywacie. Ale nie, niestety byłyby różne. Ale to by było fajne. A co? W sypialni na P. Wait, co może być w kuchni na J? Ej, a teraz tak zupełnie serio. Skupcie się. Zwykłe, normalne słowa pasujące do kuchni na J. Dawać. Jałowiec, jabłko, jeżyna, jogurt, jajka. Widzicie? Dużo jest słów. Jodyna. Jajowar. O. Jabłecznik. Jaśmin. Jamnik. Jaguar. Jagnięcina. Jądra. Bycze. Tak. Jabłczan. No, jabłczan może być. Tam może coś je akurat. O! Jalapeno! Jasio! Dziwne słowo w krzyżówce. Pranie przez S. Co? Jakie pranie przez S? Co ty to gadasz, gościu? A, że sranie! A takie jaja. A, to ja nie byłem przygotowany na taki poziom humoru. Teraz to już wszystko wiem. Dobra. I to będzie wszystko elegancko zapełnione, dobra. Ciekaw jestem, ile się w tych beczkach tutaj teraz mieści. Idziemy, słuchajcie, się przespać. Warzywo na literę M poza marchewką. Warzywo na literę M. Łapa jaguara. Atakują, moi drodzy. Łapa. Ła. Ła. Witam serdecznie. Siema. Witam wszystkie łapy jaguarowe. Energetyczne. Witam się, maneczko, trening odbyty. Aha, to źle brzmi, odbyty. Ale był chyba. Czy czy jest pierwsza w nocy, czy tam będzie wyścig nadal, czy nie? Jedziemy zobaczyć. Jedziemy. Jadę jak Pago wczoraj na egzaminie.
Przypominam, że cały czas trwa zbiórka, 8000 mamy złotych ponad, możecie się dorzucić, możecie wpłacić, możemy pomóc, moi drodzy, społeczność, widzowie na Twitchu tutaj zbierają. Także z góry dziękuję. Jeżeli ktoś chce wesprzeć, wykrzyknik pomoc, macie link, możecie wpłacić, już od złotówki można wpłacać, wszystko idzie na cel charytatywny. Nie ukrywam, że marzeniem moim by było, gdyby się udało te 10000 dobić. Nie ma ich. Nie ma ich, słuchajcie. Nie ma wyścigu. Poszli spać. Melon to owoc na M z wyjątkiem marchwi? No nie, bo jeszcze jest ta marakuja. Melon, marakuja. Aha, warzywo. Przepraszam, warzywo. To nie mówisz o owocu. Warzywo na M. Modro kapusta. Migdały? Nie no, migdały nie zaliczają się do warzyw. Melisa? Ogólnie te wszystkie przyprawy. Migdał to owoc. Mgórek. My ogórek. Dokładnie. A propos, moi drodzy, fajnych. A propos fajnych rzeczy. Tutaj mamy warzywo na M. Roślina. Majeranek. Czy to była marchew? Ale to taka przekwitła, nie? Taka, że już tam u góry tam rośnie z tej marchwi tak bardzo bujnie. Dobra, jedziemy, słuchajcie. Czy dojedziemy w całości? To nie wiem. Jedziemy sprawdzić. It's Monday now! Na 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 na. Ło kurwa. Wow, 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 wow. Serio? Czy płaciłem już rachunek za prąd w Mombazu? To trzeba płacić za prąd? Od kiedy?
To ja nic na ten temat nie wiem. To jak się prąd ma podpięty pod mieszkanie, to trzeba płacić za niego? Wow. No szkurde, bo musimy wyjechać na równą drogę, no. Dawaj tą beczkę tutaj, będę z nią jechał. Z moja beczka, mój kumpel. Tylko pasy muszą mieć zapięte. Nie, nie, ta beczka wypadnie. Poczekajcie, chyba że... O, właśnie. Mógłbym je ułożyć równo, ale uwierzcie mi, że one by dalej tak wyglądały, jakbym je ułożył równo po pierwszym zakręcie. Odholuj te auto ze złomowiska. Spokojnie. Nie! Oh my god, dobra. Już było blisko, bym dojechał. Dobra, teraz. Zawieźć musimy. Musimy zatrzymać się u tego pana, naszego wesołego sąsiada. Dzień dobry. Mówicie, że mogę gaz kręcenie samotrykę. Nie, nie da się odholować go. To chyba, że przy stacji paliw da się odholować. Ale nie da się modyfikować tego pojazdu. Chociaż... Może się da? Nie, chyba się go nie da modyfikować. Jeszcze nie kupiłeś domu nad rzeką? Nie. Dobra, uwaga. Wjeżdżamy. Cyk. Czekajcie, co się dzieje? Co się dzieje? A, bo jest 88%. Chyba więcej nie wejdzie. Nie, dobra. To możemy to zostawić tu. To możemy tu. I bierzemy puste butelki. Znaczy butelki, beczki. Dobra. Mhm. Dobra, weźmiemy sobie tak. Możemy wziąć beczkę jedną więcej. Weźmiemy sobie, oczywiście zagadamy z nim. Weźmiemy sobie teraz tak. To wszystko trzeba, a jeszcze jedna jest w środku, ale nic z tym nie zrobimy tutaj. Możemy je jedynie tutaj dać, o, w ten sposób. Musimy kupić tego, bo tego nam będzie brakowało. Bo będziemy co chwilę mieli więcej drzew i tak dalej, więc od razu kupimy więcej.
Okej. Okay. Te rozgałęziacze możemy kupić. Wielkie zapałki. Okej, okay, dobra. Big zapałka. Dobra, to już mamy. No to siema, ziomek. No, trzymaj się. Idziemy. W ogóle, jak wygląda z reputacją? Ile u kogo mamy? Francis, Anthony, Michael, to są ci, to są ci, co wyścigi. Wyścigi tam biorą udział. Roger, ci mają 50. Eric, okej. Okej. Dobra. Jedziemy na stację. Super, siema Rafson, witam. Oj, widzicie, takie rzeczy się dzieją. Hopla. Zachęcam, Viperik, Viper sprawdzi pomoc, można oczywiście wpłacić. Nas się pomaga, możecie wejść, Bonkol TV, gośnik, tam jest aktualnie ile zebrane, tu na ekranie, na środku też widzicie. Można dorzucić się, wiadomość zostanie na środku wyświetlona na ekranie, dodatkowo ja ją przeczytam, także... Chyba, że ktoś chce anonimowo. Może to zrobić super anonimowo. Okej. Dobrze. Tak. Siema. No i cóż. No i pięknie. Zamykamy elegancko. I teraz tak. O, biją dzwony. A właśnie, miałem tutaj zagadać, tak? Jak to sprawdza się? Który mam? Kunik, Ultrak, Small ATV, Wood Splitter. Nie wiem, co to znaczy. Wood Splitter? Le Michile. No dobra, sprawdźmy. Come back next working day to get vehicle tanks by. Dobra. A, czyli to do przepoławiania drewna to było to. Okej, okay, dobra, czaję. Super. Sprzedajemy im. Okej, okay, dobra, idziemy. No ale jak ja to mam w sumie zrobić, no bo jeżeli on mi to odholuje, ale gdzie on mi to odholuje? On mi to odholuje pod dom? Nie. On mi tutaj to odholuje, no to jak ja wrócę z tym samochodem? O, moi drodzy, pierwszy rachunek do zapłaty. $191. Nie podpisuj. Nie no, muszę podpisać. Poszło. Tak, tak. To nie 2 złotych.
Będzie Alex chyba tak, zaraz będziemy. Podjedziemy tylko bliżej i robimy Alexik. Wow, ale wyrzuca. Dobra. I co, zebrało się maksymalnie? Która jest 13? O kurwa, bo nie ma miejsca już. Szybko, przetwarzaj się. Jezu, zapełniłem. No grid electric. Co? Ale ja zapłaciłem rachunek, o co chodzi? No come on! To musi dojść teraz i... O Jezu, no... No jak? Przecież zapłaciłem. No wysłałem list, wiem. Ale pobrało mi pieniądze już. Ale oszustwo. Oszukaństwo to jest. Poczta Polska, mówicie? Będzie to długo szło? To jest poczta, ale kanadyjska. Idę generator odpalić, ale to chyba tak nie działa. To znaczy, nie wiem, zaraz zobaczymy. Działa? To chyba, że nie zdążyłem opłacić na czas. Dobra. Zjemy Putina. Muszę się zajarać, bo się zdenerwowałem. A właśnie, reklamy, czekajcie, ja muszę puścić, bo ja kurde, znowu w tej godzinie muszę regularnie to puścić, żeby to przetestować. Kliknąłem. Jeszcze raz muszę kliknąć, kurde, bo ja znowu się zagapiłem. Ale będzie dobrze. Okej, okay. To jest tak, stuwa, bierzemy. Sto, to jest zero. To jest zero. Okej. To już mamy. Teraz ze środka musimy wyciągnąć to. No, tu trochę taki burdel zrobiliśmy, no ale co już wam poradzę. Trochę taki syf. Trochę tutaj zioła lata. Ty, a można pomalować to? Czekaj, gdzie jestem, poczekajcie. To nie. To nie, beczki? Nie. To? Nie. A to chyba puste jest. Nie, jest. Nie. Nie. No grid electricity. No dobra, ale... Ale działa. Zbiera. Aha, ale to nie da rady. Piec nie działa.
Po prostu piec jest za słaby. Znaczy, generator nie daje rady, bo nie ma takiej mocy, żeby piec uciągnąć. No to zajebiście. Dobra, moi drodzy. Idziemy. Idziemy z panko, zapisujemy, znaczy się. Styknie na dzisiaj tego Momba Zuła. Idziemy Alexa zagrać. Najlepszą grę. Oho. Musimy zapisać. I tyle! Dajcie łapkę w górę na archiwum.